tutaj w takim szerszym gronie. Pewnie mistrz rysunku i pióra, pan Leszek Kasprzycki, będzie mógł za chwileczkę nieco więcej powiedzieć na temat tych waszych prac. Ja natomiast z radością będę uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród. Już teraz życzę wam i drogim rodzicom, i opiekunom, widzę koleżanki ze szkół, tutaj przyszły razem z dziećmi i pewnie wszyscy czekamy niecierpliwie na ogłoszenie rezultatów. Szanowni Państwo, konkurs pod tytułem Wielka Wyprawa do Lasu nie odbyłby się, nie mógłby się odbyć, gdyby nie nasi przyjaciele z nadleśnictwa. Pan Sergiusz Rzadkiewa, zastępca nadleśniczego. Bardzo proszę Pana o zabranie głosu. Bardzo cieszę się, że widzę Was w tak licznym gronie. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, że tematyka leśna jest obecna właśnie dzięki takim osobom jak pani Kasia, jak pan prezydent, i jest obecna właśnie u was. Dla was każdy tego typu konkurs to jest zdobycie wielkiej wiedzy. Bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować i pogratulować, że samego tego, że wzięliście udział w konkursie i staraliście się oddać piękno lasu, piękno roślin, zwierząt zamieszkujących nasze lasy. I w tym przypadku akurat chciałbym wam życzyć tego, aby wiedza przez was zdobyta, nauka poszła w las. Także dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. A do tej wielkiej wyprawy do lasu zachęcili nas najwięksi polscy poeci. Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Maria Konopnicka i wielu, wielu innych. Na konkurs wpłynęło 166 prac. Poprosimy pana Wesława o kilka słów właśnie o waszych pracach. Dzień dobry, witam serdecznie was, drogie dzieci. Witam waszych rodziców, nauczycieli. A konkurs ma to do siebie, że z tych wszystkich pięknych prac trzeba wybrać najpiękniejsze. Trzeba się zdecydować, komu przyznać pierwszą nagrodę, drugą, trzecią wyróżnienia, a prac jest dużo bardzo ładnych. I mamy wielki kłopot. Dlatego najczęściej staramy się, żeby tych prac nagrodzonych nagrodą pierwszą było więcej, tak się też i teraz stało, drugich i trzecich. Również jest sporo wyróżnień.